Witajcie, drodzy poszukiwacze i znawcy tajemnic egzystencji. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na wyjątkową podróż, gdzie razem będziemy badać najbardziej urzekające zagadki naszego bytu. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego w ogóle coś istnieje, a nie nic? Co sprawia, że nasze życie jest czymś więcej niż tylko sekwencją przypadkowych zdarzeń? Czy czujecie czasami, że Wasze życie to niekończąca się gonitwa za celami, które wydają się zawsze trochę poza zasięgiem? Czy zastanawialiście się, co by było, gdybyśmy przestali gonić i zaczęli naprawdę żyć? Co by było, gdybyśmy zaakceptowali życie jako cudowną podróż, a nie wyścig? W tym odcinku eksplorujemy głębie myśli takich mistrzów jak Osho, Deepak Chopra czy Eckhart Tolle, zanurzając się w ideach wykraczających poza czas i przestrzeń, w których nasza prawdziwa natura jest czymś transcendentnym. Odkryjemy, jak życie w teraźniejszości, docenianie każdej chwili, może stać się naszym największym skarbem. Zatem, czy jesteś gotowy, by zanurzyć się w tą głęboką podróż i odnaleźć spokój w chaosie codzienności? Czy jesteś gotów spojrzeć na życie z nowej perspektywy, gdzie każda chwila jest cudem, a nasza podróż jest celem w samym sobie? Przygotuj się na odkrycie, które może zmienić Twój sposób patrzenia na życie, na świat i na siebie. Zapraszam Was do oglądania i wspólnego rozmyślania. No to zaczynamy. Czas to iluzja. Tylko teraz ma znaczenie. Eckhart Tolle. Wyobraźmy sobie życie jako niekończący się nurt rzeki. Czas to rzeka, która nieustannie płynie, ale prawdziwe znaczenie kryje się w teraźniejszości, w tej jednej niepowtarzalnej kropli, która właśnie przepływa. To jest teraz. Eckhart Tolle, jeden z najbardziej wpływowych nauczycieli duchowych naszych czasów, słusznie zauważył, że czas to iluzja. Mamy tendencję, by być jak nieobecni gospodarze w naszym własnym domu, zatopieni w myślach o przeszłości, która jest niczym więcej niż bladym cieniem, lub w przyszłości, która jest niczym innym jak mglistą obietnicą, chwilą, która jeszcze nie nadeszła. Żyjemy gdzieś między wspomnieniami a nadziejami, zapominając o jedynym momencie, który naprawdę posiadamy, teraźniejszości. Warto więc zastanowić się, jak często jesteśmy naprawdę w domu, jak często jesteśmy obecni tu i teraz, w tej jednej niepowtarzalnej chwili, która jest życiem, samym w sobie. To nie przeszłość kształtuje naszą teraźniejszość, ani przyszłość, która z niej wynika. To teraźniejszość jest prawdziwa, delikatna i ulotna, jednak prawdziwa. Moi drodzy, zachęcam Was, byście zastanowili się nad własną obecnością, w tu i teraz. Jak często pozwalamy, aby nasze umysły uciekały od chwili obecnej? Jak często zanurzamy się w marzeniach o przyszłości lub wspomnieniach o przeszłości, zamiast doświadczać pełni życia, która się dzieje właśnie teraz? Aby odzyskać obecność w chwili obecnej, możemy zacząć od prostych ćwiczeń uważności. Świadome oddychanie, obserwacja naszych myśli bez osądzania, świadome doświadczenie każdego momentu. To jest tylko kilka sposobów, by znowu stać się gospodarzami we własnym życiu. Pamiętajmy, że każdy moment jest cennym darem, okazją do pełnego doświadczenia życia w jego najczystszej formie. Marzenia są jak fundamenty, na których budujemy naszą przyszłość. Ważne jest, aby były solidne i trwałe. Winston Churchill. Brytyjski polityk i znany mówca Winston Churchill trafnie zauważył, że marzenia są jak fundamenty, na których budujemy naszą przyszłość. Jednak, moi drodzy, zastanówmy się głębiej nad naturą tych marzeń. Człowiek często buduje swoje życie na piaskach własnych marzeń, snując wizję przyszłości, która wydaje się lśnić blaskiem nieograniczonych możliwości. Ale czy te marzenia są trwałe? Czy są to fundamenty, na których można solidnie budować? Czy nie są przypadkiem budowane na piaskach naszych ulotnych pragnień, które tak łatwo się rozpadają pod ciężarem rzeczywistości? Człowiek często buduje swoje życie na niestabilnych fundamentach swoich marzeń, które choć piękne, są jednak ulotne. Zobaczcie, jak często nasze marzenia i pragnienia zawodzą nas, jak często domy, które na nich budujemy, się zawalają. Nie mają one fundamentów w czymś wiecznym, są zakorzenione w przemijającym, w chwilowym. A kiedy nasz domek z piasku się zawali, często zaczynamy budować kolejne, używając tych samych niestabilnych materiałów. Nigdy nie wydaje się, że uczymy się tej życiowej lekcji. Gdy jedno marzenie zawodzi, zbyt szybko zaczynamy marzyć o innym. Gdy jedno pragnienie zostaje udaremnione, natychmiast skaczemy w inne pragnienie, inny projekt. Ale rzadko zatrzymujemy się, aby zastanowić się, dlaczego nasze pragnienia tak często prowadzą nas do rozczarowania. Prawdziwe pytanie brzmi, co by się stało, gdybyśmy zamiast budować na piasku marzeń, zaczęli szukać solidniejszego fundamentu? Co jeśli zamiast gonienia za przemijającymi pragnieniami, zaczęlibyśmy szukać czegoś trwalszego, czegoś głębiej zakorzenionego w naszym istnieniu? Może wtedy odkrylibyśmy, że prawdziwa stabilność, prawdziwa trwałość znajduje się nie w zewnętrznych marzeniach, ale w głębi naszej własnej świadomości i teraźniejszości.
co naprawdę znaczy budować na solidnym fundamencie. Prawdziwym wyzwaniem jest zbudowanie fundamentów naszego życia na czymś trwałym, coś co przetrwa próbę czasu i okoliczności. Może to być głębokie zrozumienie siebie, akceptacja rzeczywistości, czy też połączenie z czymś większym niż nasze indywidualne pragnienia. To nie znaczy, że powinniśmy porzucić marzenia, ale raczej zrozumieć, że prawdziwe fundamenty naszego życia leżą gdzieś głębiej. Cierpienie to efekt działania ego. I mniej ego, tym mniej cierpienia. Ram Dass. Ram Dass, amerykański nauczyciel duchowy, psycholog i pisarz, wskazał na to, że cierpienie to efekt działania ego. I mniej ego, tym mniej cierpienia. To stwierdzenie prowadzi nas do zrozumienia, że ego jest jak labirynt, w którym gubimy prawdziwe ja. Jest źródłem wielu naszych cierpień. To ego tworzy nasze osobiste piekło, a my, jako nieświadomi architekci, cierpimy w świecie stworzonym przez nasze własne pragnienia, lęki i przywiązania. Ale wyobraźmy sobie na chwilę, że możemy dostrzec poza tą iluzję. Co by się stało, gdybyśmy mogli zobaczyć, że ja, które tak kurczowo staramy się utrzymać, jest tylko chwilowym zjawiskiem? Co gdybyśmy zrozumieli, że nasza prawdziwa natura leży poza ego, w krainie pełnej harmonii i spokoju? Aby to osiągnąć, możemy zacząć od praktyki uważności i świadomości. Zamiast reagować automatycznie na bodźce zewnętrzne, zatrzymajmy się na chwilę. Obserwujmy nasze myśli i uczucia, nie identyfikując się z nimi całkowicie. Możemy zacząć ćwiczyć akceptację tego, co jest, bez potrzeby natychmiastowego reagowania. To praktyka uważności pomaga nam zobaczyć, jak nasze ego kształtuje nasze doświadczenia rzeczywistości i daje nam możliwość wyboru innej reakcji. Kiedy zaczynamy rozpoznawać, że nasze ego to nie tylko jedna z wielu ról, jakie odgrywamy, zaczynamy doświadczać większego spokoju i harmonii w naszym życiu. To zrozumienie otwiera w nas głębokie połączenie z innymi, z naturą i z samym życiem. Pamiętajmy zatem, że każdy moment daje nam szansę na zmniejszenie wpływu ego. Z każdym oddechem, z każdym krokiem możemy wybrać świadomość i spokój zamiast automatycznej reakcji. To jest droga do głębszej radości i wolności. Wszystko, co mamy, to teraz. Każdy oddech, każdy krok, każdy uśmiech to dar, którym warto się cieszyć. Eckhart Tolle. Te słowa ujawniają prawdę o efemerycznej naturze życia, podkreślając, jak cenny i wyjątkowy jest każdy moment naszej egzystencji. Każdy moment, który przeżywamy, jest w istocie niepowtarzalnym darem. To niezmierzone bogactwo, które jest nam dane, a jednak tak często pozostaje niezauważone i niedocenione. W naszym pośpiechu, w naszym ciągłym dążeniu do przyszłości, często tracimy z oczu wartość teraźniejszości. Nie ma wystarczających słów, by wyrazić naszą wdzięczność za każdy oddech, który bierzemy, za każdy krok, który stawiamy, za każdy uśmiech, który dzielimy. W naszym codziennym życiu, w naszym codziennym zabieganiu, często zapominamy, jak niesamowitym darem jest sama obecność. Pamiętajmy, by celebrować każdą chwilę naszego istnienia. Niech każdy oddech przypomina nam o cudzie życia. Niech każdy krok nas prowadzi ku głębszemu zrozumieniu, a każdy uśmiech rozświetla nasze życie i życie tych, których spotykamy. Życie w pełni, w świadomej obecności to najpiękniejszy sposób, by okazać naszą wdzięczność wobec istnienia, które nas obdarowało. Narzucenie konwencji społeczeństwa to często próba ujarzmienia naszej prawdziwej natury. Prawdziwa wolność polega na tym, aby odważnie wyrażać to, kim naprawdę jesteśmy. Osho. Osho, kontrowersyjny, ale niezwykle wpływowy duchowy nauczyciel i mistrz medytacji, podkreślał znaczenie autentyczności w obliczu społecznych konwencji, mówiąc: narzucanie konwencji społeczeństwa to często próba ujarzmienia naszej prawdziwej natury. Prawdziwa wolność polega na tym, aby odważnie wyrażać to, kim naprawdę jesteśmy. Te słowa wskazują na głęboki konflikt między naszą wewnętrzną prawdą, a zewnętrznymi oczekiwaniami. Społeczeństwo z jego normami i regułami często wymaga od nas, byśmy przypierali maski, ukrywali nasze prawdziwe ja i dostosowali się do pewnego wzorca. Nazywa to kulturą, cywilizacją, edukacją, lecz w rzeczywistości, jak zauważa Osho, często prowadzi to do stworzenia sztucznej tożsamości, która tłumi naszą prawdziwą naturę. Jednak prawdziwa wolność, jak mówi Osho, nie polega na ślepym podążaniu za tymi sprzecznymi nakazami, ale na odwadze do bycia sobą, na wyrażeniu swojej autentycznej natury. To wymaga odwagi, by stanąć w prawdzie o sobie, odwagi, by odrzucić to, co jest sztuczne i zaakceptować to, co jest autentyczne. Rozważcie, w jakim stopniu wasze życie jest kształtowane przez zewnętrzne oczekiwania, a w jakim stopniu pozostajecie wierni swojej prawdziwej naturze. Jak możemy znaleźć równowagę między byciem częścią społeczeństwa, a zachowaniem naszej autentyczności? Wyzwanie jest zatem odkrycie i wyrażenie naszej prawdziwej natury w świecie. Pełnym konwencji, nie każdy z nas podejmuje małe kroki w kierunku bycia bardziej autentycznym, wyrażając to, kim naprawdę jesteśmy, bez strachu przed osądami czy odrzuceniem. To jest droga do prawdziwej wolności. W ciszy modlitwa staje się medytacją, a medytacja staje się modlitwą. Thomas Merton. Thomas Merton, mnich,
Pisarz i myśliciel podkreślił wyjątkowy związek między modlitwą a medytacją, mówiąc: w ciszy modlitwa staje się medytacją, a medytacja staje się modlitwą. Słowa te odzwierciedlają przed nami perspektywę, w której granice między słowami a ciszą, między modlitwą a medytacją stają się niemal niewidoczne. Modlitwa często postrzegana jest jako akt wypowiadania słów. Może w rzeczywistości osiągnąć swój pełny wymiar w głębinach ciszy. Cisza nie jest ograniczona przez języki, kultury, narodowości czy religie. Jest uniwersalna, jest językiem, który każdy z nas rozumie w głębi swojej istoty. Gdy wpadamy w ciszę, przekraczamy granice, które nas dzielą i łączymy się z czymś większym niż nasza indywidualna tożsamość. W tej ciszy modlitwa przestaje być formułowaniem słów i staje się stanem bycia, głębokim połączeniem z całym istnieniem. W ciszy nasze pragnienia, nadzieje, obawy i tęsknoty są przekazywane bez słów, w języku, który jest bardziej podstawowy i fundamentalny niż jakikolwiek inny. Zachęcam Was, byście eksplorowali tą przestrzeń ciszy w swoich osobistych praktykach duchowych. Niezależnie od tego, czy preferujecie modlitwę, czy medytację, czy oba te aspekty, pozwólcie sobie na doświadczenie ciszy. W ciszy znajdziemy wspólny grunt, na którym możemy stanąć razem, niezależnie od naszych różnic. To w ciszy możemy znaleźć odpowiedzi na nasze najgłębsze pytania i poczuć się połączeni ze wszystkim, co istnieje. Otwartość na świat i brak uprzedzeń to podstawy harmonijnego życia. Dalai Lama. Dalai Lama, tybetański duchowy przywódca, znany na całym świecie ze swojego przesłania pokoju i współczucia, podkreśla wagę otwartości i braku uprzedzeń jako fundamentów harmonijnego życia. Mówi: otwartość na świat i brak uprzedzeń to podstawy harmonijnego życia. Te słowa kładą nacisk na potrzeby otwartości serca i umysłu, aby w pełni doświadczać bogactwa życia. Zbyt często ludzie żyją w zamknięciu, nie otwierają drzwi i okien swojego umysłu i serca. Żyją w strachu przed nieznanym, w strachu przed tym, co mogą przynieść zmiany, co może naruszyć ich strefę komfortu. Życie w takim zamknięciu jest jednak życiem w małym, ograniczonym pokoju, w którym nigdy nie docierają świeże powietrze ani promienie słońca. Aby naprawdę żyć, trzeba być otwartym na wszystko, co życie przynosi. To oznacza otwartość na nowe doświadczenia, na nowe idee, na ludzi różniących się od nas. Oznacza to także pozbycie się murów i tarcz, które budujemy wokół siebie, aby chronić się przed tym, czego się boimy. Zastanówmy się nad swoją otwartością na świat. Jak często zamykamy się na nowe doświadczenia z powodu strachu lub uprzedzeń? Jak możemy praktykować większą otwartość w naszym codziennym życiu? Prawdziwa harmonia i spokój zaczynają się w nas, kiedy zdecydujemy się otworzyć nasze serca i umysły. Porzucenie strachu, uprzedzeń i zamkniętego sposobu myślenia jest pierwszym krokiem do życia pełniejszego, bogatszego życia. Wszystko jest nieskończone, ponieważ wszystko jest boskie. Wszystko jest nieograniczone, ponieważ wszystko uczestniczy w naturze istnienia. Granice są tworzone przez nasze zmysły. W rzeczywistości ich tam nie ma. Osho. Według Osho, wszystko co istnieje jest częścią nieskończonej natury istnienia. Jest przejawem boskości. To oznacza, że wszystko co doświadczamy, wszystko co widzimy, dotykamy i czujemy jest częścią tego nieskończonego wszechświata. Jednak nasze ludzkie zmysły, nasze umysły często narzucają granice i ograniczenia na to, co postrzegamy, tworząc złudzenie separacji i ograniczenia. Zachęcam Was do refleksji nad tym, jak postrzegacie świat wokół siebie. Czy nasze percepcje rzeczywistości są ograniczone przez nasze zmysły i umysły? Jak możemy poszerzyć nasze postrzeganie, aby dostrzec tą nieskończoność i boskość we wszystkim? Rozważmy, że te granice, które doświadczamy, mogą być jedynie iluzją. Możemy zacząć patrzeć na świat i na siebie z perspektywy nieskończoności, jako części większej, nieograniczonej całości. To jest droga do głębszego zrozumienia i doświadczenia rzeczywistości. Pozwólmy sobie na doświadczenie tego nieskończonego wymiaru życia, na odkrycie jej nieograniczonej natury, która jest w nas i wokół nas. Twoja religia musi wynikać nie z lęku, ale z miłości. Nie bój się piekła, nie ma piekła, nigdy go nie było. Osho. Osho przedstawia odważną perspektywę na temat religii i koncepcji piekła oraz nieba, mówiąc: twoja religia musi wynikać nie z lęku, ale z miłości. Nie bój się piekła, nie ma piekła, nigdy go nie było. Osho zwraca uwagę na to, że religijne koncepcje piekła i nieba często były używane do manipulacji i kontroli nad ludźmi. Oba te pojęcia w jego opinii służą nie tyle duchowemu rozwojowi jednostki, co utrzymywaniu kontroli i władzy przez religijne instytucje. Jego słowa prowokują do refleksji nad tym, jakie motywacje kierują naszą religijnością czy duchowością. Czy nasze przekonania wynikają z lęku przed karą lub nadziei na nagrodę? Czy są one wyrazem głębokiej miłości i zrozumienia? Zachęcam Was, moi drodzy, do zastanowienia się nad własnymi przekonaniami duchowymi i religijnymi. Jak bardzo nasze duchowe poszukiwania są autentyczne i pochodzą z głębi naszych serc, a jak bardzo są ukształtowane przez zewnętrzne nauczania i oczekiwania.
Osho sugeruje, że prawdziwa religijność powinna wynikać z miłości, a nie z lęku. To zachęta do znalezienia osobistej ścieżki duchowej, która jest autentyczna i pochodzi z głębi naszego wnętrza, a nie z zewnętrznych nakazów czy dogmatów. Nie każdy z nas szuka duchowości, która jest wyrazem naszej wewnętrznej prawdy i miłości, a nie reakcją na strach czy chciwość. W rzeczywistości nie ma celu w życiu. Życie to pielgrzymka. Pielgrzymka do niczego, pielgrzymka do nigdzie. Po prostu czysta pielgrzymka. Osho. Osho przedstawia życie jako niekończącą się podróż, mówiąc: w rzeczywistości nie ma celu w życiu. Życie to pielgrzymka, pielgrzymka do niczego, pielgrzymka do nigdzie, po prostu czysta pielgrzymka. Te słowa rzucają wyzwanie tradycyjnym postrzeganiom życia jako ciągu osiągnięć i celów. Zgodnie z perspektywą Osho, życie nie jest procesem dążenia do określonych celów, ale raczej ciągłym ruchem i podróżą. Cele, jakie sobie stawiamy, są tylko wymówkami, które pozwalają nam kontynuować tę podróż. Podkreśla on, że prawdziwe znaczenie życia nie leży w osiągnięciach czy celach, ale w samej podróży. To podejście zachęca nas do zmiany sposobu, w jaki patrzymy na życie. Zamiast koncentrować się na osiąganiu konkretnych wyników, możemy zacząć cieszyć się każdym momentem naszej życiowej podróży, doceniając doświadczenia, które na niej zdobywamy. Czy skupiamy się na celach jako ostatecznym punkcie naszych dążeń, czy też potrafimy cieszyć się samą podróżą? Jak możemy zmienić nasze myślenie, aby bardziej cieszyć się chwilą obecną i procesem, niż być skoncentrowanym wyłącznie na wysiłku? Zrozumienie, że życie jest niekończącą się podróżą, może przynieść wielką wolność i ulgę. Pozwala nam odpuścić presję osiągnięcia i zamiast tego skupić się na doświadczeniu i docenianiu każdej chwili naszego życia. Życie to cud. W rzeczywistości nie ma na to żadnego wyjaśnienia, dlaczego w ogóle powinno istnieć. Osho. Istnienie to największy z cudów. To nie jest pytanie o to dlaczego, ale o to, że jest. Jakże to przypomina nam o czymś, co Alan Watt często podkreślał w swoich wykładach. O cudowności bycia, o niezgłębionej tajemnicy istnienia, która wykracza poza wszelkie próby racjonalnego wyjaśnienia. We wszechświecie, gdzie logika i przyczynowość zdają się rządzić każdym atomem, każdym pulsującym kwarkiem, pojawia się tu zasadnicze pytanie. Dlaczego w ogóle coś istnieje? Dlaczego nie ma po prostu nic? Filozofowie, teolodzy, naukowcy, wszyscy w swoich dziedzinach starali się zgłębić tą zagadkę, ale zamiast próbować rozwiązać tą zagadkę, musimy ją doświadczyć. Być może nasze życie, nasze istnienie nie jest zagadką do rozwiązania, lecz rzeczywistością do doświadczenia. Być może całe nasze poszukiwania sensu, nasze próby zrozumienia są tylko częścią tej większej gry, jaką jest życie. Pomyślcie o tym, jak często spędzamy dni pochłonięci w rutynie, zapominając o niezwykłym fakcie, że w ogóle istniejemy. Pogrążenie w codzienności. Rzadko zatrzymujemy się, aby podziwiać niewyobrażalny cud naszego bytu. Niech więc nasze życie nie będzie ciągłym poszukiwaniem odpowiedzi na pytania, które być może nie mają odpowiedzi. Zamiast tego zanurzmy się w pełni w tajemnicy, w tej cudownej grze bycia. Niech każda chwila, każdy oddech, każde uderzenie serca będzie świętowaniem tego niezwykłego faktu, że jesteśmy, że istniejemy. Jak mówił Alan Watts, życie to nie pytanie, to pieśń, nie zagadka, lecz taniec. Tańczymy, więc śpiewajmy. Żyjmy w pełni z wdzięcznością za każdą chwilę tego niezwykłego, niewytłumaczalnego cudu, jakim jest nasze istnienie. Nikt nie jest odpowiedzialny za twoje nieszczęście, oprócz twojej własnej nieświadomości. Nieświadomości absolutnie pewnego faktu, że życie to stała zmiana. Osho. Niczego nie można uznać za pewnik. Poza tym, że wszystko jest nietrwałe. Świat wokół nas, jak i my sami, jesteśmy w ciągłym stanie zmiany. Żaden moment nie jest identyczny z innym. Każda sekunda przynosi nową konfigurację, nową możliwość. W tej niestałości kryje się zarówno piękno, jak i wyzwanie życia. Często dążymy do znalezienia pewności, do zbudowania stałego porządku w naszym życiu. Ale czy nie jest to próba uchwycenia wiatru? Osho przypomina nam, że jedyną pewną rzeczą jest niepewność, jedyną stałą zmiana. Czy to nie jest paradoksalnie uspokajające? Wiedząc, że wszystko jest nietrwałe, możemy uwolnić się od prób kontrolowania i przewidywania każdego aspektu naszego życia. Świat nie jest odpowiedzialny za nasze nieszczęścia, podobnie jak nie jest odpowiedzialny za nasze radości. Nasza własna nieświadomość, nasze przekonanie, że rzeczywistość powinna być inna niż jest, jest źródłem naszego cierpienia. Gdy zaakceptujemy życie jako proces ciągłej zmiany, zaczynamy widzieć, że nawet nasze nieszczęścia są tylko chwilowe. Są one jak chmury przesuwające się po niebie naszego doświadczenia, czasem ciemne i burzowe, innym razem lekkie i przylotne. Zatem zamiast usiłować się znaleźć stałość w świecie, który z natury jest zmienny, dlaczego nie nauczyć się tańczyć w rytmie tej zmienności? Pozwólmy sobie doświadczać życia takim, jakim jest, zamiast takim, jakim chcielibyśmy, aby było. Nauczano nas być wrogami istnienia. Nauczano nas negatywnych ideologii życia i trwało to tak długo, że stało się to częścią naszej krwi, kości, szpiku, Osho. Osho rzuca nam tutaj wyzwanie naszym najgłębszym przekonaniom, które często są kształtowane przez społeczeństwo i religię. Przez wieki różne tradycje i kultury nauczyły nas, że życie jest rodzajem testu, próby, nawet kary za grzechy naszych przodków.
Ta perspektywa skłania nas do postrzegania życia jako ciężaru, jako walki, jako czegoś, czego należy się obawiać i unikać. Osho proponuje zupełnie inne podejście, mówiąc, że życie jest darem, nagrodą, a nie karą. Kiedy żyjemy z perspektywy lęku, wrogości i niechęci do życia, tracimy kontakt z naszą prawdziwą istotą, z naszym głębokim centrum. Życie staje się wtedy serią pustych czynności, bez głębi celu i sensu. Ważne jest, abyśmy zaczęli patrzeć na życie z nowej perspektywy, zamiast postrzegać je jako pole bitwy. Zobaczymy je jako podróż, jako możliwość odkrywania, rozwoju, samorealizacji. To odkrycie, zdaniem Osho, prowadzi nas do pełni i spełnienia. Kiedy dotrzemy do naszego wewnętrznego centrum, osiągamy coś więcej niż tylko osobiste zadowolenie. Osiągamy połączenie z boskością, z uniwersalnym porządkiem rzeczy. Zamiast żyć w opozycji do życia, nauczmy się je kochać, akceptować i doceniać jako nieoceniony dar. Pozwólmy sobie na podróż w głąb siebie, aby odkryć prawdziwy cel i znaczenie naszego istnienia. To jest ta droga, którą Osho nas zachęca do podjęcia. Droga do odkrycia własnej boskości, do świętowania życia jako cudownego daru, a nie kary. Dziękuję Wam, moi drodzy, za towarzyszenie mi w tej podróży po niezwykłych labiryntach naszej egzystencji. Dzisiejsza dyskusja odkryła przed nami nie tylko tajemnice naszej własnej istoty, ale i głębokie zrozumienie świata, który nas otacza. Każdy z nas jest podróżnikiem w tej niezwykłej przygodzie zwaną życiem, gdzie każdy krok jest nowym odkryciem, każda chwila kolejną okazją do zrozumienia. Zapraszam Was do kontynuowania tej podróży wspólnie ze mną. W kolejnych odcinkach będziemy zgłębiać jeszcze głębiej tajemnice naszego istnienia. Eksplorować niezbadane zakamarki naszych umysłów i serc. Jeśli podobało się Wam to, co dzisiaj omawialiśmy, nie zapomnijcie zostawić komentarza z własnymi przemyśleniami i odczuciami. Czy podzielacie moje spostrzeżenia? Czy może macie inne spojrzenie na te kwestie? Razem możemy stworzyć społeczność, która wspiera się nawzajem w dążeniu do głębszego zrozumienia życia i nas samych. Jeśli odcinek Ci się podobał, zostaw lajka. To naprawdę pomaga dotrzeć do większej ilości osób. Do zobaczenia w następnym odcinku, gdzie razem odkryjemy kolejne warstwy tej niezwykłej podróży, jaką jest życie. Pamiętajcie, każdy dzień to nowa strona w księdze naszej egzystencji, a my sami jesteśmy jej autorami. Do zobaczenia!